Cześć. Co tam? Słuchaj. Masz tak czasem, że na przykład chcesz się coś dowiedzieć. Chciałabyś się czegoś nauczyć, albo chciałbyś się czegoś nauczyć. Jest takie, na przykład masz zainteresowania na temat kryształów. Rozumiesz? Lubisz kryształy. Kupujesz książkę. Zaczynasz się uczyć, czytasz to i czytasz i wałkujesz. Selenit, ametyst, malachit, taki tutaj żółty, tu niebieski, tu anielski kamień, tam jakiś nefryt. Wszystko ci się miesza w głowie. Nie wiesz już nawet, co było co. I tak studiujesz tą całą książkę i próbujesz to wszystko zapamiętać i potem jak ktoś się ciebie pyta i mówi: o, zobacz, a co mi powiesz? A ja mam tutaj właśnie na przykład ametyst w domu. No, co mi powiesz? Co mi powiesz? Co ten kamień robi? Co ten kamień robi? Co on robi? A ty mówisz: no właśnie, on tak jest tutaj od otwarcia wszystkiego, tak, tutaj, żeby ci się wszystko otwarło, żeby było pięknie, daje ci dużo mądrości, w ogóle wiesz, klepiesz regułkę z książeczki, nie wszystko do końca pamiętasz, trochę się stresujesz, bo nie wiesz, czy pamiętasz. A ja ci powiem historię. Byłam, jakieś to było 4 lata temu? 4-5 lat temu, coś koło tego, byłam u takiej pani, która od 25 lat zajmuje się kryształami i kamieniami. I wyobraź to sobie, tak chodzimy, piękny dom ma, naprawdę piękny, śliczny dom, nie ma dzieci, zajmuje się kryształami, mieszka sobie ze swoim mężem, no i sprzedaje te kryształy, ale cały dom to jest po prostu wszystko w kryształach. I tak chciałam coś dla Zuzu wybrać. Znaczy, ona w sumie dla siebie chciała wybrać, ale ja też dla siebie chciałam coś wybrać, tak chciałyśmy coś wybrać, tak chodziłyśmy, no i ja mówię do niej, że wie pani, ja kocham kryształy, ja mam też mnóstwo kryształów w domu, ale ja się tyle uczyłam, ja nawet sobie karty kupiłam, mam chyba ze 6 talii różnych o kartach i mam mnóstwo książek, wiecie jak to jest, macie książki, o, taki tarot, taki relaksacji, rozumiecie, medytacji, w ogóle fajnie, bo ja lubię książki, sama napisałam książkę, sama ją też wydałam, także mam książkę swoją, tak, wydałam swoją książkę. I mówię do niej, że no ja to wszystko czytam, ale ja tam zapamiętałam może o 4, co one robią, ale to jest takie trudne, wiecie, bo to trzeba zapamiętać regułki. I ja mówię: i wie pani co, ja to tak bardziej czuję te kryształy. No i ona tak mówi do mnie: tak? A weź ten kryształ. Weź ten kryształ do ręki i powiedz mi, co on znaczy. No i ja wziąłem ten kryształ i mówię: no ten kryształ na przykład mi mówi, żeby ściągnąć buty i tak bez butów sobie na bosaka po ziemi, tak. Ona mówi: no fantastycznie, bo to jest kamień od uziemiania. To jest kamień, który ma cię uziemić. Jak go trzymasz, jak medytujesz, to on ma cię połączyć z naturą. Ma cię uziemić. No i potem dała mi następny kryształ, mówi: a ten? Ja mówię: o, a ten to mi mówi, że mam go położyć na głowie. O, tak na głowie, bo on tutaj, tu działa, tu działa, tak. I tak chce, żebym ja się tak uwolniła. I ona mówi: niesamowite. No to jest właśnie kryształ od korony czakry. I on ma cię właśnie tak jakby uwolnić wszystko, żebyś ty to puściła do wszechświata, czy tam w co tam wierzysz, w Boga, w Jezusa, w Mohameta, nie wiem, w Buddę, no tam uwalniasz to wszystko. No i ona tam mnie jeszcze pytała o różne inne, skracając historię, i potem powiedziała mi: wiesz co, jak 25 lat studiuję, tak nigdy bym na to nie wpadła i nie poznałam nikogo takiego jak ty, kto by po prostu tak niesamowicie o tym mówił. No i ona dała kryształ mojej córce i mówi: to jest anielski kryształ, tutaj taki kamień, musisz go potrzymać. A Zuśka od razu po prostu narzyganie ją wzięło, w głowie się zaczęło kręcić. Ona mówi: to wcale nie jest kryształ od żadnego uleczania. A nie, żaden anielski kryształ.
No i wyobraźcie to sobie, że co chcę wam przekazać? Chcę wam przekazać, żebyście zawsze, ale to zawsze ufali swojej intuicji. I możecie się uczyć na przykład o kryształach i ja nie mam nic przeciwko temu, możecie czytać te wszystkie książki, ale cała prawda jest w was. Jeżeli ty przeczytasz i ty w to uwierzysz, że tak będzie, to będziesz powtarzać regułki. Ale jeżeli weźmiesz ten kamień, poczujesz go i uwierz mi, nawet jak głupoty ci się będą w głowie pokazywać, to uwierz mi, że te głupoty są bardziej prawdziwsze niż to, co pisze w książce. Także zawsze ufaj swojej intuicji i ucz się sam od siebie. Tak, owszem, czytaj książki, ale ufaj sobie, bo w sobie masz całą wiedzę. Więc jeżeli chcesz studiować kryształy, to najpierw przestudiuj je ze sobą samym, a dopiero potem czytaj książki. No i tak jeszcze bym mogła gadać, bo jeszcze chciałam wam dużo powiedzieć, no ale niestety wiecie, jak to jest, nie? W każdym razie pozdrawiam i życzę wam cudownego, wspaniałego, kolorowego, magicznego wieczora, dnia, popołudnia albo nocki, gdziekolwiek jesteście, no. A wiecie, że jestem zakręcona, więc jest tak jest. Kocham was bardzo. Mua!